Oceny w szkole i reakcja rodziców. O tym, jak dziecku czasami, mimo że nie chcemy, możemy zrobić krzywdę. Wyobraźmy sobie, że bardzo często w komunikacji z dzieckiem tłumaczymy mu, że Oceny w szkole nie są najważniejsze. Dzisiaj, w takim kraju jak Polska, gdzie poziom świadomości wielu spraw no, jest inny niż te przyzwyczajenia sprzed 20, 30, 40 lat, pokoleń starszych, gdzie wiadomo, że oceny nie determinują tego, jak dziecko będzie dawać sobie radę w życiu, często już ten komunikat do dziecka, że oceny nie są najważniejsze, no, dociera. Oczywiście, że nie chodzi o to, aby rodzice dzieciom mówili, że nie zwracają uwagi na oceny. Jest to jedna ze składowych naszej codzienności. Podkreślamy i mówimy dziecku, że wiedza jest istotna. Podkreślamy także, że no, tak się dzieje, że czasami ocena nie odzwierciedla tego, jak będziemy przekładać pewną wiedzę w rzeczywistość. Ta zdroworozsądkowość w naszych domach już najczęściej istnieje. A domy, w których jest ogromna presja na jak najlepsze oceny, gdzie ta gonitwa, ten nacisk na dziecko jest y, y, ogromny, y, no dzisiaj już y, zdarzają się rzadziej niż częściej. Oczywiście tutaj zastrzegam się, to nie jest jakaś y, apoteoza byle jakości y, postępowania dziecka, dziecka w szkole, y, to nie jest apoteoza tego, żeby nie zwracać uwagi na to, jakie są efekty pracy, ale ta zdroworozsądkowość jest ważna. No ale teraz wyobraźmy sobie, że. Komunikujemy dziecku i dziecko przyzwyczajone jest do tego, że te oceny nie są najważniejsze. Ważne jest, czy pracuję, czy rozwijam się, czy robię pewien postęp, czy yy, czuję to, co robię. Czasami mówimy dziecku, jeżeli jesteś zaangażowany w coś, co lubisz, kochasz i tam dostajesz bardzo fajną ocenę, to cię cieszy, to jest ważne, bo rozwijasz się w temacie, który yy, być może będzie Twoją przyszłością, bo to jest Twoja tendencja, Twój kierunek, to jest to, co lubisz. A tam, gdzie czegoś nie lubisz, po prostu staraj się. Przejść do przodu, uzyskujesz umiarkowaną ocenę, też jest w porządku. No ale dziecko dostaje piątkę albo szóstkę, a my w tym momencie urządzamy celebrację tego, że jest jakaś ocena. Chwalimy dziecko przed ciocią, przed wujkiem, babci, dajemy znać, że właśnie Martusia albo Karolek dostali dobrą ocenę. I Następuje pewien, jakby, taki dysonans, ponieważ dziecko z jednej strony słyszy, że to nie jest najważniejsze, ale kiedy ta ocena świetna przychodzi, następuje taka eskalacja pozytywnych emocji. Oczywiście, znowu podkreślam, to nie chodzi o to, żeby się nie cieszyć i nie gratulować dziecku, ale często tak się dzieje. Jest to takie bardzo silne podkreślenie. No i później a, przychodzi dziecko z oceną negatywną albo ze słabą oceną. A my dziecku mówimy, nie przejmuj się, nic się nie stało, przecież oceny nie są najważniejsze. To jest w dysonansie z tym, Momentem, kiedy żeśmy podkreślali dziecku, o jak fenomenalnie, że masz tą piątkę czy szóstkę, kapitalnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, to co komunikuję teraz, jest to swego rodzaju wskazanie na to, aby te komunikaty do dziecka były zbalansowane, aby ono także na poziomie podświadomym odczuwało, że ta trójka, którą dostanie, mówiąc po staremu, bo ja wychowywałem się w świecie od negatywnej, czyli dwój do piątki, dzisiaj to troszkę inaczej wygląda, ale dzisiaj dalej trójka jest, jest tą oceną, która no, nie jest najlepszą oceną, że, że ona jest częścią naszej całości i piątka też jest częścią, czy szóstka naszej całości. A więc jest ten balans. No i teraz do czego to mogę porównać? Bo ktoś może zapytać, czemu Krzysztof o tym mówisz? Wyobraźmy sobie, że mąż cały czas chwali żonę za to, że ma piękne włosy, wspaniałe włosy, uwielbiam twoje włosy i jakby jest ten nacisk. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której w pewnym momencie żona z takich czy innych względów zaczyna tracić włosy, tak? A my chcemy jej powiedzieć, nie przejmuj się, wszystko jest w porządku, będzie wszystko dobrze i tak dalej. Jeżeli ona całe życie była w pewien sposób, użyję takiego słowa, impregnowana tym Uwielbieniem tego tematu, no to w tym momencie będzie jej bardzo ciężko uwierzyć w to, że mąż powie: Nie ma sprawy, nic wielkiego się nie dzieje, jest bardzo w porządku to jest trudny temat życiowy i myślę, że wiele osób może tutaj mieć bardzo różne podejście, może też nawet w pewnym sensie nie rozumieć, z czego wynika, że to mówię. A ja cały czas adresuję tutaj bardzo ważny temat, mianowicie pewien rodzaj zbalansowania pewnej równowagi komunikatów, które podchodzą z pewnego rodzaju dystansem, także w stosunku do naszego podopiecznego, ta, to, to wyczucie, to nie. W wchodzenie w eskalowanie i nie, niejako też dbanie o to, aby druga strona nie wchodziła w eskalację, powoduje, że wtedy, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, a ona składa się z rzeczy pozytywnych i negatywnych, łatwiej jest tej osobie to przyjąć. A tą osobą jest nasze dziecko, nasz podopieczny. W tym momencie na ekranie widzicie Państwo link do materiału, w którym znajdziecie... Też właśnie informacje na ten temat, którym y, specjaliści wypowiadają się y, właśnie w y, obszarze, o którym tutaj mówię. To są tematy trudne. My, rodzice, ja też jestem rodzicem, y, cały czas się uczymy, mam nadzieję, cały czas się, cały czas się rozwijamy. I dlatego chciałbym, aby y, y, to, co teraz mówię, było pewną refleksją y, albo asumptem do refleksji, jak ja reaguję. Y, czy faktycznie te moje reakcje, które są, one. Są spójne w różnych momentach naszej codzienności. A co do ocen. Już raz na ten temat się wypowiadałem tutaj na, w jednym z filmów na YouTubie, ale podkreślę. Chodziłem w swoim życiu do dwóch szkół średnich. Jedna szkoła była świetną szkołą, tak wszyscy mówili, ja dzisiaj już uważam inaczej. Do której dostałem się tylko dlatego, że byłem pasjonatem geografii, miałem glades Olimpiady z geografii, nie dostałbym się do tej szkoły. Tam można było się dostać tylko, jeżeli się miało układy, albo jeżeli było się naprawdę. Świetnym uczniem. Ja byłem zawsze tylko dobrym plus uczniem, a tam byli tylko najlepsi. I później po dwóch i pół roku przeniosłem się z tej szkoły, wyszedłem z tej szkoły, nie wytrzymałem w tej szkole, bo mnie mierziło to, jak ta szkoła jest skonstruowana, gdzie powiedzmy ideałem były sprawy, dla które, znaczy, które dla mnie nie, nie mieściły się w moim systemie wartości i tego, co w życiu jest ważne, mimo, że byłem wciąż bardzo niedojrzałem, byłem młodym człowiekiem, miałem kilkanaście lat, powiedzmy 17 lat. Przeniosłem się do innej szkoły, mianowicie do szkoły, która w tych czasach była uważana za jedną z najgorszych. Tam dostałem szkołę życia. Ale żeby tutaj już spuentować i krótko powiedzieć, dlaczego o tym mówię. Po kilkunastu latach, kiedy już mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, Przyjechałem do Polski, spotkałem się z dwoma grupami, yy, 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 z moimi kolegami, koleżankami z jednej szkoły i z drugiej. I zaobserwowałem jedną rzecz. Okazało się, że jeżeli chodzi o dawanie sobie radę w życiu, jedna i druga grupa nie różniła się. W jednej i drugiej grupie była polaryzacja, tak zwana naturalna polaryzacja 20-60-20. 20%, -20. 20 osób dawało sobie świetnie radę w jednej i drugiej grupie, drugie 20% z drugiego końca bardzo kiepsko. A 60% dawało sobie mniej więcej radę, na poziomie takim powiedzieliśmy w porządku, średnim, i tak dalej. Ale zauważyłem ogromną różnicę. Mianowicie większość osób z tej bardzo dobrej szkoły, gdzie liczyły się bardzo dobre oceny, gdzie oceny niejako yy, yy, były ekwiwalentem osiągania efektu, sukcesu, grupa większości to ogromni frustraci życiowi. Szkoła. Oceny, wbijanie dziecka czy młodego człowieka w świadomość, że ta ocena i osiągnięcie tej oceny właściwie daje gwarant bezpieczeństwa na przyszłość, spowodowała to, że wyobrażenia tych młodych ludzi o tym, jakie życie będzie, nie spełniły się. A ci, którzy byli w szkole życia, tam, gdzie wyzwaniem było przejść z jednego dnia w drugi, gdzie dobro mieszało się ze złem, gdzie nie było koloryzowania niczego, Okazało się, że ci ludzie bardziej realnie podchodzili do życia. I zresztą okazuje się, że w różnych badaniach jest udowodnione, że ludzie wychowywani pod kloszem mają później problem z własnymi emocjami, z tym, żeby wytrzymywać presję tego świata. A przecież w życiu jest troszkę inaczej niż w szkole. W szkole, jak się bardzo staramy, mamy dobre oceny. A w życiu, jak się bardzo staramy, nie mówię, że często, ale wystarczająco często. Też ponosimy porażkę, bo jest jeszcze konkurencja. A w klasie konkurencji jako takiej nie odczuwamy, bo jest jeden na jeden. Jest wiedza, my, a jest klasówka, na której nie konkurujemy z innymi. W związku z tym jest to świat odrealny. Dlatego zwróćmy uwagę na to, aby dzieci dostawały komunikaty zbalansowane, no i przede wszystkim, bez względu na to, jak jest, aby czuły, że są kochane i są wspierane. Jeżeli otrzymacie Państwo te materiały, które Wam się przydadzą, to podzielcie się jeszcze z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci. Krzysztof Starnecki.